Kolej jest bardzo istotna w wykluczeniu komunikacyjnym, ponieważ według mnie doświadczeń z Pomorza ona powinna być kręgosłupem całej właśnie komunikacji pasażerskiej i ona jest podstawą tutaj, tym bardziej, że w Polsce mamy, znaczy przynajmniej w niektórych częściach Polski mamy złóżmy gęstość linii kolejowych bardzo dużą, czy co w zaszłości pruskę, czy właśnie jeszcze można powiedzieć no rosyjskie, to, to jest w inny sposób, ale złóżmy trzeba to wszystko wykorzystać i dlatego kolej powinna bardzo istotnie tutaj znaczy spłynąć na, na właśnie wykluczenia komunikacyjne. Oczywiście w powiązaniu z węzłami, z węzłami się powinno tworzyć znaczy węzły integracyjne i do tych węzłów powinno się dowozić w w różny sposób, w zależności od, od możliwości, od, od ilości pasażerów, się powinno dowozić, ale podstawą w wykluczeniu, w ten kręgosłup właśnie w wykluczeniu, to stanowi kolej, całe, całe linie kolejowe. I tutaj powinniśmy na tym bazować. Samorządy są bliżej ludzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że te decyzje są bardziej przemyślane. One są, y, są dobrymi decyzjami ale one cały czas się rozwijają i dlatego samorząd w tych miejscowościach, w tych właśnie województwach, gdzie on, załóżmy, integrował się właśnie z rozwiązaniami kolejowymi, bardzo dużo rolę odegrał, chociażby na Śląsku, w Okręgu Łódzkim, na właśnie Pomorzu. Ja na przykład na Pomorzu sobie nie wyobrażam, załóżmy, rozwoju tego, co się stało Dzięki kolei znaczy metropolitalnej bez samorządu, bo tutaj się zaangażowali wszyscy, łącznie samorządy przejmowały dworce kolejowe i załóżmy zmieniły rolę tych właśnie dworców, powstały biblioteki, znaczy powstały różnego rodzaju inne załóżmy y, znaczy turystyczne, można, y, no, znaczy można powiedzieć y, znaczy in, innowacyjne jakieś właśnie elementy. Także bez, bez samorządu trudno byłoby załóżmy w taki sposób rozwiązać pro, problemy wykluczenia komunikacyjnego, chociaż wiemy, że i tak, i tak to właśnie wykluczenie jest cały czas Czasy rosnące, także tutaj y, ta rola samorządu powinna być jeszcze większa. Powinien mieć one stosowane więcej pieniążków, żeby m można tutaj w y, sposób y, taki właśnie dynamiczny to wszystko rozwijać.